Konrad Fiałkowski, nieśmiertelny z Wegi. A, cześć. Cześć. Czy sygnały dalej trwają? Tak, jesteśmy stale na odbiorze. A sprawdziłeś, że to on? A kto by to mógł być jeszcze? O, nie wiem. Trzeba by przejrzeć kroniki. Już to zrobiłem. To musi być on. Zresztą w sygnałach można odszukać jego zew. W kronikach odnotowano jego kosmolot jako zaginiony. No, zdarza się, że zaginiony kosmolot wraca. Ale nie po tylu latach. Gdyby wracał 5-10 lat później, to się zdarza, ale 100 lat? Może dłużej badał układ Wegi? No psuch, coś. Przecież to jest 100 lat. 100 lat aktywnego życia, nie trwania. Dawno by tam umarł. A może właśnie on tylko trwał w tym czasie? Trwał? Nonsens. Choćby tylko dla zawrócenia kosmolotu ku Ziemi trzeba przestać trwać. Trzeba na kilkadziesiąt godzin wrócić do życia. A może on wrócił do życia później, kilkadziesiąt lat po osiągnięciu Wegi? Niemożliwe. Miał taki automat witalizacyjny jak ja, gdy leciałem na Regulusa. Jeśli taki automat raz zawiódł, nie przywrócił go do życia zaraz po osiągnięciu Wegi, nie wykonał tego również za 10 ani 100 lat. Ostatecznie automaty nie zachowują się jak kapryśne królewny. No pewnie masz rację. Rzecz zupełnie niezrozumiała. Nie ma się co oszukiwać. Nie wiemy, co się stało. Zresztą powtarzam to 15 razy dziennie wszystkim tym dziennikarzom z Wideotroni. A oni nie chcą mi wierzyć. Nie mogą uwierzyć, że my i nasze automaty możemy nie wiedzieć. Snują najbardziej fantastyczne przypuszczenia, ale nie wierzą. Ale powtórzymy im to obaj po raz 16. Ale chyba nie po to wzywałeś mnie z ziemi. Nie, nie po to. Prawdziwy powód jest inny. Widzisz, Tompi, ty jesteś jedynym żyjącym człowiekiem, którego znał. Naprawdę? Tak, sprawdziłem. Wykładał ci kosmogonię przez kilka semestrów jeszcze podczas twoich studiów. No niewykluczone, ale co z tego? No trudno mi to uzasadnić, ale wydaje mi się, że będzie lepiej, gdy ty tu będziesz, jak on wróci. Myślisz, że... Nie, nic nie myślę. Nie wiem. Po prostu nie wiem. A jak daleko on jest? No wchodzi już w płaszczyznę Układu Słonecznego, mniej więcej 500 000 kilometrów od Ziemi. No przejdziemy więc na wizję. Tak, zobaczysz go na ekranie, jak tylko osiągnie odległość Księżyca. A szybkość? Wytracił według programu lotu. A imię? Jak on miał na imię? Nie pamiętasz? Nazywał się Ban. Ban? A tak, tak, przypominam sobie, nazywaliśmy go Banan. Banan? Co to takie? To taki owoc. Możesz go obejrzeć w Muzeum Botaniki. W naszych czasach, 2 wieki temu, prócz syntetycznych produktów, jadaliśmy czasem banany. A on przypominał ten banan? Nie, raczej nie. I pomyśl, że stary banan dolatuje do Ziemi, gdy imion jego uczniów ich prawnukowie już nie pamiętają. Nieśmiertelność to przywilej kosmonautów. Nieśmiertelność? Ależ oni nie są nieśmiertelni. Oni tylko trwają, zamknięci w pudłach kosmolotów, oddalając się w każdej sekundzie dziesiątki tysięcy kilometrów od gwiazdy, która była ich słońcem. Trwają. Nic więcej. Wszystko przebiega prawidłowo. Automaty nie sygnalizują żadnej awarii. Ciekawe. Czy wiesz, że komory przeznaczone na próbki są puste? Zupełnie puste. Sprawdzałeś? Tak, zanim jeszcze przeszliśmy na wizję. Może ban umieścił próbki gdzie indziej? Ale gdzie? Przecież kosmolot to nie labirynt z 1000 zakamarków. A może w ogóle nie brał próbek? To w takim razie co on robił przez te 100 lat? Poczekaj jeszcze chwilę i usłyszysz to od samego Bana. Zresztą sądząc z wyglądu, Ban mógł żyć najwyżej 10 lat. Reszta była trwaniem. Witaj na Ziemi, Ban. Gdzie ja jestem? Krążysz po ślepym torze wokół Ziemi. A Wega? Co Wega? Przecież miałem lecieć na Wegę. Dlaczego ściągnęliście mnie z powrotem na Ziemię? Jak to z powrotem? Z powrotem, bo przecież mówisz, że jestem w Układzie Słonecznym. No, normalnie wracasz z podróży. Z podróży dokąd? Na Wegę oczywiście. Ja na Wegę nie byłem. Jak to nie byłeś? Nie byłem. Nie widziałem Układu Wegi. W takim razie... Skąd wracasz?
Nie kpijcie ze mnie, przecież to wy wiecie najlepiej. Nic nie wiemy. Od twego odlotu minęło ponad 200 lat. 200 lat, słyszysz? Skąd my mamy wiedzieć, co się z tobą działo? Niemożliwe. 200 lat? Naprawdę? Naprawdę. Porozmawiaj chwilę z automatem. Jakimkolwiek automatem, to się przekonasz. Ciekawe tylko, co się z tobą działo przez ten czas. Ja nic nie pamiętam. Nie byłem ani razu witalizowany. Na pewno nie widziałem Wegi. A kto w takim razie skierował kosmolot ku Ziemi? Właśnie. Kto skierował kosmolot ku Ziemi, skoro ty nie byłeś ani na chwilę witalizowany? Nie wiem. Mówiłem wam, że nie wiem. To wy. Wy musicie to wyjaśnić. Wy, którzy wyposażyliście ten kosmolot w automaty. Raczej nasi przodkowie. Oni budowali go 2 wieki temu. No jeśli nawet założymy, że kosmolot sam zawrócił, to co działo się z nim przez 100 lat? Ban. Ban. Słuchałem kiedyś twoich wykładów. Moich wykładów? Ty? Przecież jesteś starszy. No, ja krócej trwałem i więcej żyłem niż ty w ciągu tych 200 lat. Oczywiście. Zapomniałem, że wiek jest względny. Słuchałem twoich wykładów przez kilka semestrów. Pamiętasz jeszcze coś z tego? Tak, ale to prawie wszystko już dzisiaj. Historia. Nie wyobrażasz sobie, jak kosmogonia poszła naprzód. Tak musiało się stać. Ale nie tylko kosmogonia. Wszystkie inne nauki. Wyobrażam sobie. Czy my jesteśmy zupełnie z innej epoki? Prawie. To jest cena, jaką się płaci za udział w wyprawie. Ja nic nie odkryłem. No miałeś pecha. Prawdopodobnie zaszła awaria, ale my to wykryjemy. Sprawdzimy zapis w pamięciach automatów. Co się dzieje? Ban! Ban! Kontrola! Radarem. Poszukaj go radarem. Jest. Jest, widzisz? Tak, jestem. Co się stało? No, jakaś przerwa w łączności. Wezwij automat kontroli lotu i zapytaj, co się stało. Kontrola lotu. Podać przyczyny przerwy w łączności. Smuga gazów atomowych nieznanego selenoplanu o gęstości rzędu jonosfery ziemskiej po wejściu kosmolotu, anihilacja, promieniowanie o pełnym widmie częstotliwości. Przyczyna nieznana. Rozumiesz coś z tego? Tak. Przyspiesza informacje, nie przestrzega zasad gramatyki, ale nie rozumiem, jaki jest tego sens. Chyba coś w rodzaju reakcji jądrowej. Gdzie? W stosie? Nie, nie. Na pancerzu kosmolotu. I to jest najdziwniejsze. I jak to na pancerzu? No właśnie. Ja też tego nie rozumiem. Czekaj. Koncepcjotron. Ziemski koncepcjotron. Słucham. Podaj hipotetyczną przyczynę reakcji jądrowej na pancerzu kosmolotu. Dane pobierz z mnemotronów satelity 21. Pilne. Zrozumiałem. Po otrzymaniu wyników przejdę natychmiast na nadawanie. Zaraz będziemy wiedzieć, co było przyczyną. Koncepcjotron to największe osiągnięcie myśli naszej epoki. Wykonuje pracę, która dawniej była wyłącznie domeną wielkich uczonych. To znaczy, że teraz uczeni są zbędni? No, nie zupełnie. Ktoś musi przecież tworzyć koncepcjotrony i pomagać im w autokonserwacji. A kosmoloty także mają własne koncepcjotrony? Tak. Mój nie miał. No oczywiście. 200 lat temu nie śniło się nikomu o koncepcjotronach. W ogóle twój kosmolot nadaje się dziś do Muzeum Techniki. Ban, to jest przecież normalna kolej rzeczy. Technika idzie naprzód. A ja? Czy ja też nadaję się tylko do muzeum? No nie, ty jesteś przecież człowiekiem. Ty się zaadaptujesz. Słuchaj, ban. Nie przerywam wizję, bo musimy się zająć twoim lądowaniem. Ty również przygotuj się do opuszczenia kosmolotu. Już. Co już? Nie przeszkadzaj. Coś bardzo ważnego. Koncepcjotron nie chciał nadawać otwartym tekstem. Musimy to odtworzyć. Czy on tak często? Wnioskując na podstawie gęstości gazu i ilości wydzielonej energii, na pancerzu rakiety zaszedł proces anihilacyjny gazu. No więc? Albo gazy wylotowe rakiety, albo pancerz kosmolotu są antymaterią. Ta druga możliwość jest kilkaset tysięcy razy bardziej prawdopodobna. Skończyłem. Z antymaterii? Jak to z antymaterii? Przecież nie można antymaterialnego pancerza nałożyć na rakietę. Oczywiście. No więc koncepcjotron się myli.
Pancerza z antymaterii nie można nałożyć na zwykły kosmolot, ale można nałożyć na kosmolot z antymaterii. No dobrze, ale Ban przecież nie może przebywać wewnątrz antymaterialnego statku. Jeżeli sam Ban nie jest z antymaterii. Naprawdę tak sądzisz? To nie ja, to Koncepcjotron. On tego nie powiedział. Przecież słyszałem, co mówił. Bo go o to nie pytałem, ale to wynika. To zakrawa na absurd. Znasz dzieło Loty Międzygwiezdne? Oczywiście. Powstało jeszcze w moich czasach. Jest tam zdanie. Są wśród gwiazd rzeczy, o których nikomu się nie śniło. A pamiętam. Mówiono wtedy nawet, że ktoś już w starożytności powiedział coś podobnego. Nic mi o tym nie wiadomo. Ale przyznasz, że z Banem to absurd. Więcej niż absurd. To coś w ogóle niespotykanego w historii. Dlatego uważam, że to pomyłka. Koncepcjotron się nie myli. Zanadto mu ufasz. On zasługuje na zaufanie. To skondensowana wiedza wielu pokoleń ludzkości. A działa tak samo niezawodnie, jak niezawodnie porusza się Ziemia po orbicie wokół Słońca. Ty, Tompi, nie jesteś człowiekiem naszych czasów. Dlatego w to wątpię. No dobrze, dobrze. Więc twój koncepcjotron ma rację. I kosmolot i Ban są z antymaterii. I co dalej? Przecież to niczego nie wyjaśnia. A w każdym razie stwarza podstawy do ciekawych hipotez. Jakich znowu hipotez? Tym już się zajmą koncepcjotrony i uczeni. Ale przecież Ban nic nie wie i nic im nie powie. Natomiast my wiemy. Wiemy, że 200 lat temu kosmolot Bana opuścił Układ Słoneczny, kierując się ku Wedze. Wrócił 100 lat później, niż był oczekiwany i jest antymaterialny. Można przypuścić, że kosmos wokół Wegi ma tego rodzaju materiozwierciadlane własności. Nie wiem, czy takie założenie nie byłoby sprzeczne z fundamentalnymi założeniami fizyki, ale jeśli nawet nie byłoby, to od razu nasuwa się inna wątpliwość. To, że wrócił? Tak. Prawdopodobieństwo, by kosmolot trafił do Układu Słonecznego, praktycznie jest zerem. A przecież to nie Ban go tu skierował. Więc jak to wytłumaczysz? Czynnik X. Nie rozumiem. Nie rozumiesz? Więc myślisz, że ta transmutacja jest rzeczywiście dziełem przypadku? Ja uważam, że czynnik X, obca cywilizacja, czy jak ich zechcesz nazwać, dokonała tego. Oni chcieli nas zniszczyć. Zniszczyć? Dlaczego? Nie wiem, ale pomyśl. Gdyby nie ta smuga gazów, kosmolot Bana za pół godziny wszedłby w ziemską atmosferę. Wybuch, który by nastąpił, zniszczyłby pół planety. Ach, przesadzasz. Tak sądzisz? Kosmolot Bana ma masę wielu tysięcy antyton, a 50 kg antymaterii wystarcza, by podgrzać kulę wody o średnicy 2 km do stanu wrzenia. Policz. Ale w takim razie Ban nie może lądować nigdzie, w całym Układzie Słonecznym. Chyba na Jowiszu lub Saturnie. Nie może i nie wie nawet o tym. Nie wie, co się stało tam na Wedze? Nie wie, że oni, ten czynnik X, kopiowali atom po atomie kosmolot, atom po atomie jego ciało. Identyczne atomy. Tylko w ich jądrach zamiast protonów są antyprotony, a wokół jąder zamiast elektronów pozytrony. Ale w takim razie nasza cywilizacja w stosunku do tamtej jest w epoce kamienia upalnego. To przerażające. Tak. Tak samo przerażające jest to, że Ban jest antyczłowiekiem. On nie wie, że jego ciało jest niebezpieczniejsze dla nas niż bomba atomowa starożytności. Psychicznie jest on tym samym człowiekiem, który odlatywał z Ziemi 200 lat temu. Myśląca sieć jego mózgu, równoważna jego osobowości, nie zmieniła się. Ma on to samo usposobienie, wspomnienia, przeżycia, tylko że takie same engramy utworzone są z antyatomów. I dlatego... Dlatego on nie może wrócić do nas na Ziemię. I ty chcesz mu to powiedzieć? Chyba tak. Ale on, Ban... No cóż, zobaczymy. Wszystko gotowe. Ban, nie będziesz lądował. Nie będę? Dlaczego? Bo jesteś z antymaterii. Ja z antymaterii? Dobry żart. Naprawdę. Mówię poważnie. Nie kpij ze mnie, Fuchs. No nie, naprawdę nie jest specjalnie wesoło. Jesteś z antymaterii. Mylisz się. Jestem normalnym człowiekiem. Normalnym. Słyszysz? To nie jest moje zdanie. To automaty. To diabła z automatami! Oszukują was. Są zawodne, a wy wierzycie w nie jak w wyrocznie. Tym razem się nie pomyliły. Pomyliły się na pewno. Nie! Zobaczymy. Co chcesz zrobić? Wejdę w górne warstwy atmosfery, jeśli macie rację. Nie wolno ci tego robić. Chyba nie zdajesz sobie sprawy z energii wybuchu.
Zdaję sobie sprawę. Ale to nie jest antymateria. Ja z antymaterii, dobre sobie. Sądzisz, że powinieneś odczuwać jakąś zmianę? Nie. Nie. Nie, chyba nie. Widzisz, my nie możemy ryzykować. Ziemia to nie poligon doświadczalny. Więc co zrobimy? Wejdź na ślepą okołoziemską orbitę, a automaty zastanowią się tymczasem. Nie! Dość mam tych waszych automatów! Przejmujemy sterowanie twoim statkiem. Nie możecie! Możemy! Jest urządzenie pozwalające na to podczas lądowania. Czasem piloci powracający z próżni mają zakłóconą równowagę psychiczną, a my musimy dbać o Ziemię. Róbcie, co chcecie. Pan, czy ty naprawdę nic nie pamiętasz ze swego pobytu tam na Wedze? Nic. A może oni kazali ci zniszczyć, no wiesz, przekształcenie mózgu w ten sposób, że takie działanie staje się koniecznością? Nie, naprawdę nie. Czuję się człowiekiem. Tak samo człowiekiem jak ty. A jednak chcieli nas zniszczyć. Skąd wiesz? Sam fakt wysłania statku z antymaterii... Nie sądzisz, że dużo łatwiej byłoby wysłać im zamiast tej kopii ogromny miotacz antymaterii? Może chcieli nas zaskoczyć. Twój kosmolot wraca z Wegi i niszczy Ziemię. Nie zgadzam się z tym, Fuchs. Przypisujesz im ludzki sposób rozumowania. Oni, jeśli rzeczywiście istnieją, myślą zupełnie inaczej. Zaskoczyć? Równie dobrze mogli chcieć coś nam przekazać. Może zmiana materii kosmolotu miała być sygnałem. Czymś dobrze im znanym, także przez myśl im nawet nie przeszło, że z antymaterią nie umiemy sobie radzić. Sygnałem? Przecież oni podobno chcieli was zniszczyć, a przeciwnika nie ostrzega się przed ciosem. Genialnie, Ban! Mam sposób na sprawdzenie, czy chcieli nas zniszczyć. Oczywiście sygnał, masz rację, Ban. Przeciwnika nie ostrzega się przed ciosem, ale oni nadali sygnał. Może przypadkowo. Ten dodatkowy sygnał, o którym mówiłem ci, Tompi, gdy tu przyleciałeś, jeśli ten sygnał nie niesie żadnej informacji... To będzie jednoznaczne z tym, że chcieli nas zniszczyć. Koordynator! Na odbiorze. Przekazać do koncepcjatronu dodatkowy sygnał. Niech zbada, czy sygnał ten nie zawiera jakichkolwiek informacji. Zrozumiałem. Wyniki podać natychmiast po uzyskaniu. No? Ban! Za chwilę wszystko będzie jasne. Ban! Ban! Nie ma go. Radarem. To koniec. Musiał trafić w meteor. Może nawet w niewielki, ale z materii. Anihilacja i kosmolot wyparował. Tam może radar? Nie. Informacja następująca. Badanie równoznaczne odtworzeniu. Alternatywa wyboru. Jeśli tak, to koniec. Jeśli nie, powtórne odtworzenie przesunięte w czasie. Takie, by uzyskać tak. Więc jednak chcieli nam coś przekazać. Ale co? Ja z tego nic nie rozumiem. Zaraz się dowiemy. Komentarz własny. Badanie układu jest nierozdzielnie związane z jego zniszczeniem. Potem układ się odtwarza z materii lub antymaterii. A zapewne zależnie od tego, gdzie go wysyłają. Kosmolot został odtworzony i wysłany ku Ziemi. Jeśli odtworzyli go z właściwej materii, niech zostanie na Ziemi. W przeciwnym wypadku należy przesłać im sygnał, a odtworzą go z przeciwnego znaku materii i przyślą za jakiś czas. Koniec. Więc oni widocznie wszystko, cokolwiek badają, rozkładają na atomy, a potem syntetyzują z powrotem, a to jest już dużo trudniejsze. No na pewno. Skoro jednak trwa to prawie 100 lat, mają czas. To niczego nie dowodzi. Może to są istoty bardzo w stosunku do nas długowieczne i 100 lat jest fragmentem w ich istnieniu. Zresztą nie o to chodzi. Ważne jest, że oni jednak nie chcieli nas zniszczyć. A jednak Ban zginął. I ja jestem teraz najstarszym człowiekiem. A właściwie najwcześniej urodzonym człowiekiem w Układzie Słonecznym. Niezupełnie. Pamiętaj, że za 200 lat wróci z Wegi Ban. Wróci? Na pewno. Zapowiadają to w przesłanym nam sygnale. On, Ban, jest nieśmiertelnym z Wegi. Nieśmiertelnym dzięki ich technice, bo utrwalili strukturę jego ciała, jego mózgu i mogą ją odtworzyć kiedykolwiek zechcą. Gdy otrzymają od nas sygnał, odtworzą Bana i kosmolot. I za 200 lat nasi potomkowie powitają go
wracającego drugi raz ku słońcu.